W naszym życiu są zakamarki, do jakich nie lubimy zaglądać. Często nawet nie jesteśmy świadomi ich istnienia, tak głęboko je chowamy. Istnieją tematy dla nas bolesne, trudne, tematy tabu. Boimy się o nich rozmawiać, wywołują w nas strach, przerażenie, wstyd czy wyrzuty sumienia. Łatwiej jest nam zamieść je pod dywan. Miłość, śmierć. Partnerzy, zdrady, porzucenia, niechciane dzieci, te utracone, tajemnice, sekrety. Istnieją w nas przestrzenie tabu i właśnie tam pragnę wpuścić nieco światła, by zaczęły wychodzić z ukrycia naszej podświadomości. Odrzucić ciężar, ból, cierpienie, przetransformować w zrozumienie, ulgę i miłość. Zapraszam Was do Ogrodów Tabu. Agnieszka Tomczuk i jedność jest siłą. Jolanta Toporowicz, certyfikowana psychoterapeutka EAP z 26-letnim doświadczeniem, założycielka i właścicielka Instytutu Rozwoju Osobistego Eufonia, a także współzałożycielka Polsko-Niemieckiej Fundacji Wingisa Jägera. Podstawą jej praktyki zawodowej jest oparte na wieloletnim doświadczeniu przekonanie, że wszystko, czego w życiu doświadczamy, służy nam do stawania się tym, kim w głębi samych siebie jesteśmy. Zapraszam Was do wysłuchania niezwykle cennej rozmowy na temat relacji oglądanych przez pryzmat mapy poziomów świadomości. Dzień dobry, bardzo serdecznie Cię witam i tak jestem wdzięczna za to, że doszło do naszego spotkania i doszło do tej rozmowy. Jestem wdzięczna Ci za to, że właśnie będziesz chciała podzielić się swoim spojrzeniem na temat relacji długoterminowych, ponieważ dla mnie jesteś bardzo dużym autorytetem, jeśli chodzi też pod względem tego, co robisz, czym się zajmujesz od tak wielu lat, więc myślę, takie duże doświadczenie. Myślę, że warto będzie dla każdego posłuchać tego wywiadu. Myślę, że będzie on bardzo wartościowy. Więc bardzo Ci dziękuję za czas, za chęć, aby w tej rozmowie wziąć udział. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. To dla mnie też jest duże wyzwanie i duże takie docenienie. Ja nie myślę, żebym jakoś szczególnie odstawała od ludzi, którzy mają długie doświadczenie zawodowe, ale chętnie się podzielę własną perspektywą. No właśnie chciałabym poznać, ponieważ cały cykl rozmów, który aktualnie stworzyłam, to jest Ogrody Tabu. I właśnie chciałabym takie pierwsze Twoje spojrzenie właśnie na to, czym jest tabu i dlaczego właśnie my jako ludzie mamy takie tematy czy takie kwestie w naszym życiu, które są dla nas takimi tajemnicami, nie dzielimy się z nimi, tylko właśnie takie sobie pod dywan i nie pozwalamy, żeby one wyszły na światło dzienne. Są takie tematy, na które nam się trudno rozmawia, bo tabu to jest właściwie bardzo szeroki temat. Czym on jest dla Ciebie tabu? Czym jest dla Ciebie tabu? Jakbyś mogła to powiedzieć z własnej perspektywy. Tabu powstaje właściwie, taka jest zresztą definicja tego pojęcia, jako zakaz kulturowy czy społeczny, dzięki któremu jest możliwe funkcjonowanie w jakimś porządku i według jakichś reguł. W związku z tym część życia, które jest poza tymi regułami, czy nie pasuje do tych reguł, musi zostać wyeliminowane czy wykluczone. Tak rozumiem tabu ogólnie. Natomiast w moim zawodzie myślę, że największym tabu takim dotyczącym życia człowieka jest jego ciemna strona. Ciemną stroną nazywam wszystkie nasze biologiczne instynkty, które mają wymiar nie zawsze ładny, nie zawsze życzliwy, nie zawsze... Aż mi się ciśnie pytanie, tak. Jakie to są instynkty? Jeżeli one są biologiczne, to dlaczego je właśnie spychamy do tabu? Myślę sobie tak, natura człowieka jest skonstruowana w sposób zwierzęcy. Zwierzęta funkcjonują dość prosto. Kiedy są głodne, polują, zabijają i zjadają swoje ofiary, o drapieżnikach.
Natomiast kiedy idą za instynktem posiadania potomstwa, to rywalizują ze sobą, eliminują rywali bezwzględnie, bez zastanawiania się, czy bez wyrzutów sumienia, które towarzyszą na przykład ludziom w takich sytuacjach. Nie wszystkim, ale w naszej kulturze nie mówi się, że posługujemy się, czy działamy pod wpływem instynktów. Mówimy, że tak jest porządek, że tak trzeba, ubieramy to w jakieś narracje, które są bardziej zbliżone do tego, co jest społecznie akceptowane. Natomiast tak naprawdę ekspansja na przykład firm, czy rywalizacja w sferze zawodowej, czy rywalizacja w sferze prywatnej o różne rzeczy, czy wysublimowanie wizerunku na tylko ładny, tak? Czy tylko miły, przyjemny i życzliwy, jest właśnie tą zasadą, czy tą normą, w której no, mieści się to, co jest przyjęte za dobre. Za dobre i ogólnie uważane za wartość. Natomiast cała ta ciemna strona, która towarzyszy każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, w jaki sposób się deklaruje, czy w jaki sposób myśli o sobie, bo najczęściej to na tym poziomie już się następuje to wykluczenie. Wszyscy mamy to samo. Mhm. Czyli nawet takie myśli o sobie, jakby, że właśnie ja posiadam jakieś cechy, takie, które są właśnie społecznie niepożądane, czy wydaje mi się, że one są złe, na przykład, że jestem zazdrosna, jestem zawisna, jestem złośliwa, to nawet już na poziomie myśli zaczynamy to jakby wprowadzać do naszego tabu, ale też przekłada się to też na funkcjonowanie w społeczeństwie, czyli może to nawet być tak, że nie pokazujemy swoich porażek, może też tak być, no to dzisiaj to jest mocno też... Chociaż porażki też są, myślę, że w tej chwili tabu, czyli czymś, co jest niedobre i czym nie należy się chwalić. Mimo tego, że są rzeczywiście dużą wartością, jeśli chodzi o uczenie się. Natomiast tak, to co powiedziałeś, rzeczywiście jest, tak to funkcjonuje. Myślę, że takim kiepskim efektem trzymania się tego tabu jest to, że zaczynamy lokować te negatywne, tak zwane negatywne strony swojej natury w innych ludziach. Zaczynamy widzieć zło w kimś, tak, czy w grupie społecznej, czy w innych. Na poziomie takiego bieżącego życia to może być partner, to może być współpracownik, to może być ktoś, kogo nie lubimy albo komu zazdrościmy. Tak? I wtedy wszystkie te złe cechy posiada on, ja jestem w porządku. Okay. Czyli ta zazdrość, zawiść, o której wspominałam, w sobie tego nie widzimy, ale w kimś innym tak. Doskonale to dostrzegamy. Jest to bezpośrednio tak naprawdę skutek trzymania się tabu, czyli tego, że ja nie mogę być właśnie złośliwa, zazdrosna, mogę komuś źle życzyć na przykład. Z czego to wynika? Czy to wynika właśnie z tego, że właśnie ta kultura tak mocno dzisiaj przede wszystkim jakby naciska nas na to, żeby tylko pokazywać właśnie ten pozytyw, który my odbieramy jako pozytyw, czyli żeby pokazywać siebie z jak najlepszej strony właśnie, a nie pokazywać tego cienia. Czy to z tego wynika, czy generalnie jest natura ludzka jest taka? Że wynika głównie z egocentryzmu, bo my chcemy być jacyś. Czyli jesteśmy przywiązani do swojego wizerunku, do myślenia o sobie w jakiś określony sposób. Zwykle dostosowany do kulturowych norm, czyli do tego, co jest uznane za dobre, a co za niedobre. I wtedy próbujemy wyeliminować wszystkie te obszary swojego przeżywania, czy swojego funkcjonowania, myślenia, które do tego nie pasują. Im lepiej mamy taki wysublimowany tam wizerunek, tym lepiej się czujemy, bo zaczynamy się z tym wizerunkiem identyfikować. Jesteśmy w polskiej egocentrycznej przestrzeni, z której właściwie już każde zakłócenie tego wizerunku powoduje przerzucenie ciemnej strony na otoczenie. Bardzo ciekawa koncepcja tabu. Bardzo ciekawa koncepcja tabu, tak, i myślę, że bardzo aktualna i myślę, że wielu osobom i mi też daje do myślenia bardzo dużo, że faktycznie to też jest tabu, właśnie to, że tych swoich ciemnych stron
no nie chcemy zobaczyć. Tak, nie chcemy zobaczyć, nie chcemy jej zintegrować i w związku z tym nie bierzemy za nie odpowiedzialność. I generalnie jakby to wprost rzutuje na to, że właśnie relacje, które posiadamy z innymi, no po prostu jakby te wszystkie reakcje nasze z cienia wynikają z tego, że właśnie my nie chcemy zobaczyć tego w sobie. Z tym mogą wiązać się nasze problemy w tworzeniu relacji. Tak, na pewno jest to jeden z... Tak sobie układam po tym, co mówiłaś, wnioski takie jakieś swoje, tak sobie to układam, czy to dobrze zrozumiałam. Okej, więc już troszeczkę wspomniałam o relacjach, bo właściwie chciałabym, żebyśmy ten temat relacji poruszyły, ale jeszcze chciałabym wcześniej dopytać, dlatego że ja uczestniczę w tym rocznym kursie Zaufaj sobie, który organizuje Eufonia, na którym stoisz ty na czele. No i właśnie to jest Instytut Rozwoju Osobistego Eufonia, prawda? Więc ten kurs dla mnie jest takim, mogę to powiedzieć, takim światełkiem w tunelu, bo ja szłam przez tunel taki trochę, można powiedzieć, rozwoju, że nie wszystko rozumiałam, nie wszystko było dla mnie jasne i klarowne. Jakby ten kurs rozświetlił mi drogę. Ja to tak widzę jako taki właśnie wielkie źródło światła, które się po prostu pojawiło, że zaczynam coraz bardziej rozumieć właśnie i siebie, i swoje funkcjonowanie, i też właśnie jak wyglądają relacje z innymi. Wiem, że bardzo mocno ty opierasz się też na Hawkinsie, czy jakby Hawkins... Jest moją inspiracją. Tak, jest inspiracją. Ponieważ ty po wielu latach prowadzenia psychoterapii, czy nie wiem jak to się mówi, czy dobrze to określiłam, właśnie określiłaś swoją mapę poziomu świadomości. Przepięknie dla mnie, ona jest tak uporządkowana, tak jasna i klarowna. Ona się dość mocno też łączy z tym, co Hawkins mówił. Chciałabym, żebyś właśnie może powiedziała dwa, trzy słowa o tym, może nie trzy, nie dwa, ale troszeczkę może więcej, żeby troszeczkę jakby naświetlić, dlatego że później jak poruszymy temat relacji długoterminowych, to myślę, że to bardzo nam ułatwi. Też i widzą osobom, które będą oglądały tę rozmowę, żeby dokładnie zrozumieć, o czym też ty mówisz. Myślę, że to jest bardzo, bardzo to porządkuje. Bo to, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy i jacy jesteśmy my jako ludzie, to bardzo bym Ciebie prosiła, żebyś opowiedziała o tym, jak to może nie podzieliła się, złe słowo, tak, może powiesz jak swoje spojrzenie. Może tak, bo tak, to jest jako... teoretyczny konstrukt, to jest rama, nie. Przez którą ja oglądam rzeczywistość. Bardzo proszę, tak. Dziękuję. Jest to rama poziomu... Tak jak powiedziałaś, inspirowana na pewno Davidem Hawkinsem i jego poziomami świadomości, wynikająca z mojego doświadczenia, ponieważ ja przez długi czas nie mogłam zrozumieć, z jakiego powodu ludzie się tak różnią. Mimo mojego doświadczenia zawodowego i mojego wykształcenia zawodowego, które trwało wiele lat i trwa nadal, nie mogłam sobie poradzić z tym, że nie rozumiem, skąd te różnice. Skąd różnice w tym, że ktoś może się czegoś nauczyć, ktoś podejmuje działania, żeby poprawić swoją jakość życia, a ktoś tego nie robi. I różne koncepcje psychologiczne, które to opisują, które szukają źródeł takich zachowań, nie wystarczały do tego, żeby rzeczywiście to jakoś jasno stało się dla mnie jasne i zrozumiałe. I przyszedł taki moment, że jakby wpadłam na to, można powiedzieć, wpadłam na taki pomysł, że musi to być związane z poziomem świadomości i zaczęłam penetrować ten poziom. I to okazało się, że w obrębie poziomu świadomości, z którym się rodzimy, przychodzimy na świat z potencjałem, który odnosi się właśnie do tych rzeczy, czyli determinuje tak naprawdę sposób rozumienia świata, sposób tworzenia relacji, sposób zagospodarowywania i potencjału, i swoich słabości. I w obrębie każdego z tych poziomów ten sposób interpretowania świata i sposób posługiwania się swoim potencjałem jest różny. Ja podzieliłam to na trzy proste obszary. Poziom rozmyty, poziom egocentryczny, poziom dojrzały, gdzie poziom rozmyty jest taką przestrzenią, w której człowiek nie odróżnia się od otoczenia, czyli ma bardzo słabe poczucie siebie i właściwie poczucie tożsamości jest zależne od zewnętrznych warunków, w których żyje. Nie wiem, czy się wyrażam na tyle jasno, żeby to było, tak? Tak.
poziom egocentryczny, który jest charakterystyczny dla naszej kultury w tej chwili, czyli ja jestem w centrum wszechświata, mam wyraziste poczucie tożsamości, wiem, kim jestem, wiem, czego chcę i życie i świat jest po to, żebym realizowała to, na czym mi zależy, reszta się nie liczy. W ramach tej świadomości, czy tej przestrzeni, w której się poruszamy w egocentryzmie, na przykład, nie ma możliwości zobaczenia czegoś innego. I to nie jest kwestia wyboru, tylko kwestia potencjału. My widzimy wyłącznie własną przestrzeń. Czy widzimy, teoretycznie nawet jesteśmy w stanie zobaczyć, że świat się wokół nas nie kręci, ale to nie zmienia naszego sposobu życia, naszego myślenia o życiu, naszego myślenia o relacjach, odnosząc się do tematu, który Cię interesuje. I dopiero na dojrzałym poziomie powstaje perspektywa, w której doświadczamy zarówno swojego egocentryzmu, jak i tego, że równoważności innych ludzi, no też przyrody i całej reszty życia, które nas dotyczy. Nie wiem, czy to wystarczy. No, myślę, że tak, super. Ja wiem, że dla mnie to było bardzo odkrywcze. I właśnie takie też jakby zrozumienie tego, że tutaj nikt nikomu nie robi na złość, bo nam się czasami wydaje, że ktoś robi to specjalnie, tylko faktycznie jakby nie ma tego potencjału. I to jest, myślę, jest potencjał, tylko że przepraszam, że chodzę za mnie. Ten potencjał jest, tylko on jest różny. Jeżeli uznamy, że nie ma potencjału, to znaczy, że oceniamy. A jak oceniamy, to znaczy, że uważamy, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. Wszystko jest potrzebne i wszystko ze sobą współgra i na tym, w takim myśleniu ja staram się, oczywiście mamy tendencję do oceniania ze względu na swoje, no nie wiem, potrzeby i komfort, tak, którym żyjemy, bo możemy uznać, nie ma potencjału. Nie ma potencjału na przykład do budowania jakichś relacji, które są konstruktywne, czy podejmowania konfliktów na rozmytym poziomie, ale jest ogromny potencjał do kreacji. Także w tym obszarze można powiedzieć, są i te fajne, dobre strony, ale też i ograniczenia. I w każdym z nich tak to właśnie wygląda, w każdym z tych poziomów. Chciałabym teraz, żebyś może powiedziała z tej perspektywy tych trzech poziomów świadomości, jak wyglądają relacje, czy jakby z jakiej przestrzeni w sobie, z jakiej części w sobie my zaczynamy wchodzić w relacje, czy jakby jak wygląda ten początek relacji, czy jaka jest motywacja budowania relacji w każdym z tych poziomów, czym one się różnią, właśnie relacje na tych trzech poziomach, czy są takie radykalne różnice, które Ty odczuwasz i widzisz, obserwujesz, że to faktycznie tak jest, potwierdza się to w życiu. Wszyscy funkcjonujemy we wszystkich przestrzeniach świadomości. Jedna z nich jest dominująca dla nas, czyli głównie operujemy interpretacją świata w zgodzie z tym, co jest w przewadze, który poziom jest w przewadze. Różnice we wchodzeniu w relacje, w zależności od tego, jakie relacje są, czy jakie to są relacje. Inaczej na poziomie rozmytym mówimy o bliskich relacjach, czy o zawodowych, czy o... Może o bliskich, skupmy się na tych partnerskich, to będzie łatwiej. Czyli to partnerstwo w poziomie rozmytym jest rozumiane jako źródło szczęśliwości. I źródło tego, żebym była wyjątkowa, żebym była otoczona absolutnie stuprocentową atencją i zawsze była najważniejsza. Mi się to od razu z takim stanem zakochania kojarzy. Też, tak, ponieważ stan zakochania jest stanem rozmycia. Okay. Tożsamości jest tylko to uczucie. Mm-hmm. Można powiedzieć, że... W związku z tym, z poziomu rozmytego nie jesteśmy w stanie ani zobaczyć drugiego człowieka, ani tym bardziej mieć potrzeby poznawania go, ani w świadomości siebie, w takim sensie, jakie są nasze mocne strony, co mamy do zaoferowania,
i co chcemy dostać, tak? Czy na czym chcemy opierać taką relację. Tego nie ma. I w poziomie rozmytym tego nie ma nigdy. Dlatego związki w takich skrajnych obszarach rozmycia, jak to nazwijmy, to są związki, które są stagnacją, jest wiele, czyli właściwie jest dużo takiej niemocy i takiej bierności. W związku z tym tam też to są środowiska często nazywane przez psychologię patologicznymi, czy takimi, w których właściwie dominuje uczucie beznadziejności po dłuższym czasie. Dlatego, że tam nie ma, jeżeli są dwie osoby rozmyte, to nie ma możliwości inwestowania energii w zmianę. Poziom rozmyty jest poziomem, Hawkins nazywa to poziomem bierności. I jest to źródłem wielu frustracji, bólu, nieszczęść i takiego radzenia sobie właściwie w taki sposób, jaki jest to możliwe na tym poziomie. Czasami przy udziale kogoś, kto wspiera, kto pomaga, bardzo, bardzo dobre na tym poziomie w utrzymaniu czy w takim wzbogacaniu o wartość tych kontaktów czy tych relacji są, nie wiem, kościół, religie, jakieś grupy pomocowe. Rzeczywiście przy okazji czy doinwestowane energią jakiegoś innej przestrzeni czy innego pola energii, te relacje mogą rzeczywiście budować się na konstruktywnym poziomie. Mówimy o partnerach, którzy są w tym samym poziomie, czyli rozmyty. I one mogą również jakby rokować na długi czas, z tym, że w zależności od tego, jaki jest sam już komfort bycia w tej relacji, to są te różnice. Ja myślę, że w dużej mierze zależy, co nazywasz przez długi czas. Czy długi czas partnerstwo, czyli małżonkowie, czy partnerzy, partner i partnerka, żyją ze sobą razem, tak? Przez wiele lat. Najczęściej w tym rozmytym poziomie nie ma możliwości, żeby któreś z nich wyszło z tej relacji, więc to są, przynajmniej z mojej wiedzy, nie robiłam badań, nie śledziłam statystyk, więc nie wiem, ale z moich obserwacji i doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że to są długoterminowe relacje. Właśnie przez to, że mają taką dynamikę i taki potencjał. I mają też w swoim, myślę, repertuarze, czy w swojej urodzie, w swoim zasobie dużo dobrego. Że to nie jest tak, że to jest wszystko złe. Chociaż z tej perspektywy, człowieka, który żyje w egocentrycznym czy w dojrzałym poziomie, może być to smutne. Odbierane czy przeżywane jako smutne. Kolejne relacje to będą relacje na poziomie egocentrycznym. Ale jeszcze właśnie ciekawa jestem też tego wpływu, bo wiem, że może być taka relacja, gdzie jeden partner jest na poziomie świadomości rozmytym, a drugi na poziomie już egocentrycznym, czyli posuwamy się tam może nie wyżej, bo to jest też taka zła terminologia, ale jakby no w bardziej poziom świadomości, tak, że ostrza się egocentryzm. Więc jaka wtedy może być różnica, kiedy jeden z partnerów właśnie z tego poziomu świadomości operuje, głównie życiowo, właśnie z poziomu egocentrycznego? Różnica będzie polegała na tym, że osoba egocentryczna wchodzi w relację po to, żeby zaspokajać swoje potrzeby i ma jasną wizję, jak związek ma wyglądać. Albo jest to rzeczywiście, no i nie widzi drugiego człowieka jako odrębnej osoby, tylko jako to, co było nazwane na ostatnim module, jako obiekt. Tak, świetna. Bardzo dużo tłumaczy. Więc dla osoby w egocentrycznej przestrzeni partner jest obiektem do zaspokajania potrzeb. Jeżeli tego nie robi, bo nie mieści się w wizji, w pomysłach egocentrycznej potrzeby, to podejmie aktywność na to, żeby naprawić swojego partnera. I teraz może tłumaczyć, wysłać na terapię,
chodzić na... No, można tutaj tłumaczyć, pokazywać, wymagać, złościć się, używać różnych narzędzi do tego, żeby zmobilizować osobę rozmytym do aktywności, która będzie pasowała do egocentrycznej przestrzeni moich potrzeb. Do tej wizji, którą sobie tworzy ta osoba. Tak. No, łatwo się domyślić, że osoba rozmyta na początek, rozmyta, tak to dokładnie nazywam, no, w polu rozmytej świadomości, na początku jest bardzo szczęśliwa, że ma ramę, w której może się poruszać, ponieważ sama nie jest w stanie sobie jej stworzyć. W związku z tym osoba egocentryczna, tworząc taką ramę, sprawia, że osoba rozmyta chętnie w to wchodzi. Ale jak w życiu, ponieważ to nie jest naturalna jej przestrzeń, w związku z tym będzie bojkotować, czyli rozmywać i wracać do swojej urody, wracać do swojego naturalnego bycia, przeżywania życia, takiego doświadczenia siebie, będzie siłą rzeczy, na co osoba egocentryczna z dużym prawdopodobieństwem zareaguje agresją, czyli poczuciem agresji, niezadowoleniem. No jak to? Już tak wszystko było ustalone, już jest, już się umówiliśmy na to, że to tak działa, a to przestaje działać. I bez zrozumienia, że osoba po drugiej stronie nie robi tego złośliwie, nie jest destruktorem tak, tej relacji, tylko po prostu wraca do swoich naturalnego potencjału, no tak na dłuższą metę taka relacja będzie źródłem konfliktu, zmagań. To jest ciekawe, bo właśnie ja tego nie wyłapałam, że właśnie to może być tak, że przez jakiś czas ta osoba, która właśnie operuje z poziomu rozmytego, może się czuć zmobilizowana jakby w pewnym sensie, że właśnie łapie jakąś strukturę, ale po jakimś czasie i tak będzie wracać jakby w te swoje struktury. Tak, dlatego że to jest jej naturalny, naturalny sposób bycia. Czyli tak naprawdę nie ma możliwości, żeby tą osobę wyciągnąć, nie wiem jak to nazwać. No to też jest takie egocentryczne, że chciałoby się, no właśnie, bo to jest, już od razu byśmy oceniali, że trzeba wyciągać, no bo tam jest źle. Tak, no to jest bardzo oceniające. Tak. Trzeba wyciągać. I teraz oczywiście w zależności od potencjału tej osoby, która funkcjonuje w tym rozmytym polu, jest ona, jeżeli sama zechce coś z tym zrobić, to ma duże szanse, żeby rzeczywiście zbudować, czy nauczyć się budować własną strukturę. Bo jeżeli my mamy pomysł na nią, że trzeba ją wyciągać, czyli naprawiać, to mamy pomysł w zgodzie z własną ramką i to się nie uda. Jeżeli są dwie osoby egocentryczne w związku, w relacji partnerskiej? To w zależności od tego, jakie mają charaktery, czyli jaki jest potencjał osobowościowy, to myślę sobie, że może to być spójne, jeżeli mają jednakowy cel, czy wartościują w taki podstawowy sposób zewnętrzny dostatek, czyli pozycję, karierę, dorobek, konto w banku, tak, takie, czy status i tak dalej. Wtedy taki związek może bardzo długo trwać konstruktywnie, dlatego że celem, czy takim sednem tej relacji jest wspólny cel. I ten wspólny cel, inwestowany z obu stron, jest właściwie na egocentrycznym poziomie tym, co spaja relacje. Gorzej, jeżeli te cele są różne, no to po okresie zakochania następuje walka i każdy ciągnie w swoją stronę i każdy ma rację, bo w tym, że trudno wtedy się porozumiewać. Ciekawe pomysły się pojawiają od razu w głowie, jak to może wyglądać. Czyli faktycznie to, co jakby ja tak patrząc się na ten główny temat, który chciałam poruszyć, czyli takich relacji właśnie długoterminowych, które będą przez wiele lat. Na poziomie egocentrycznym one mają jakby możliwość przetrwania i jeżeli będzie właśnie to coś, co będzie spajało ten związek, tą relację. Czy ta wspólna wartość, w którą oboje partnerzy inwestują. Tak, okay. Zdecydowanie. No to teraz kolejny poziom dojrzały. Jak tutaj to wygląda?
na dojrzałym poziomie mamy świadomość równoważności swojej osoby i partnera. O ile na w egocentryzmie interesuje nas własna gratyfikacja i niezrozumienie partnera, dlaczego nie jest zadowolony na przykład, to w poziomie dojrzałym interesuje nas różnica. Jeżeli jestem zadowolona z relacji, a ktoś nie jest, to jestem ciekawa, dlaczego, co się dzieje, czy jak wygląda świat tej drugiej osoby. I na tym poziomie długoterminowe relacje są relacjami, które są żywe. One są autentyczne. To jest autentyczne spotkanie człowieka z człowiekiem i właściwie cały czas interakcja. Interakcja, poznawanie, szanowanie siebie, szanowanie drugiej strony. I te relacje mogą mieć bardziej taki zacieśniony charakter. Mogą się momentami osoby, partnerzy od siebie troszkę oddalać, idąc w swoje światy i potem znowu się spotykają w innych jakościach. I tutaj w tym obszarze te długoterminowe relacje mają szansę zbudować naprawdę jakość dla obu stron, niezależnie jaka jest formuła tych relacji, bo one mogą mogą trwać razem, tak? Czy ludzie mogą ze sobą żyć pod jednym dachem, ale mogą też się rozejść i nadal ta relacja może być źródłem, tak? Czy ona nadal może być żywa i przeformułowana w inną formułę, też może być jakościowo budująca. To jest możliwe wyłącznie w tym dojrzałym poziomie, gdzie szacunek do drugiej strony jest jakby wpisany w ten potencjał. To nie jest coś, co ja sobie powiem, dobrze, będę cię szanować, a w środku nie mam innego wyjścia, więc muszę to wytrzymać. Nie? Czyli ta różnica pomiędzy przeżywaniem, czy jakością przeżywania, a deklaracją taką teoretyczną, którą sobie często, z którą się utożsamiamy, jest w jakości różna na tych poziomach. Więc ten poziom dojrzały jest poziomem, w której relacja, w której mamy miejsce na wszystko. Właśnie nie ma tego tabu. Tak? Nie ma ukrywania, że, czy udawania, że pewnych rzeczy nie ma. Czy udawania, że jest zawsze przyjemnie, czy że wszystko mi się podoba. To też nie chodzi o to, żeby to, nie wiem, egocentrycznie wypowiadać bez uczucia, bo na poziomie dojrzałym bierzemy drugą osobę pod uwagę, czyli patrzymy na to, co się z nią dzieje i to jest równoważne do naszych potrzeb. Myślę sobie, czy jest możliwe tak naprawdę, żeby relacja dwóch osób, jednej osoby, która właśnie ma ten potencjał dojrzały, czy ona może wytrwać przez długi czas z osobą, która ma poziom egocentryczny bądź rozmyty? Czy to jest możliwe? Jeżeli ta osoba dostrzega, widzi, akceptuje, to myślę, że też może to rokować, aczkolwiek myślę, że... Ja myślę, że nie można tego teoretycznie rozważać, bo wszystko jest możliwe. Jeżeli osoba funkcjonująca w dojrzałym polu świadomości bardzo kocha osobę, która wybrała osobę, która rzeczywiście ma troszkę mniejszy potencjał w budowaniu relacji, w takim aktywnym budowaniu, albo jest związana wartościami, które uważa za priorytetowe, to myślę, że w dużej mierze ten związek może, będąc liderem tego związku, czy jakby taką osobą, która nadaje jakość, czy próbuje, no, będzie to w przewadze na pewno, to jest możliwe oczywiście. Że to zależy też od temperamentu, zależy od potrzeb, od tego, na ile natura tej osoby dojrzałej, natura osoby w tych węższych poziomach, w tych węższych przestrzeniach są możliwe do pogodzenia. Bo przy pewnym stopniu frustracji, czyli niemożności zaspokajania potrzeb, rodzi się za duża dysharmonia i gdzieś to nie jest możliwe. Po prostu taki związek już wtedy nie służy, tylko jest źródłem
raczej zamykania się człowieka niż jego rozwijania się. Zakładając, czy bazując na takim twierdzeniu, czy pomyślę, że związki są po to, żeby nas budować, tak? Czyli żeby nam wnosić do życia jakości, których sami nie jesteśmy w stanie wygenerować. Bo to jest tak, że, ale to znów jakby jest taka ocena, troszeczkę może właśnie z tego poziomu egocentrycznego, że właśnie ta jakość relacji na tych poszczególnych poziomach, ona jest, jakby ona się stopniuje, że ta relacja tak naprawdę na poziomie dojrzałym, kiedy mamy dwie osoby z potencjałem dojrzałym, że to jest najlepsza relacja i że my tylko o niej marzymy i że tak naprawdę to jest coś, do czego my dążymy. No i właśnie, no może właśnie dlatego, że podejrzewam, że osoby, które będą słuchały, bo skoro mi się nasuwa też takie stwierdzenie, to wielu ludziom będzie się nasuwało takie stwierdzenie. Jak to jest faktycznie? Czy ta jakość budowania relacji, ona jest na tych wszystkich poziomach, ta relacja może być bardzo wysokiej jakości, że jakby w naszym też odczuciu, bo to też liczy się nasze odczucie. Myślę sobie tak, no, dla przykładu, jeżeli osoba dojrzała jest zafascynowana temperamentem i talentem osoby, która funkcjonuje w rozmytej przestrzeni i to jest tak ważne, tak ważny kawałek doświadczenia, że wystarcza za tę intymność, która intymność, mówię, w takim widzeniu, widzeniu siebie odrębnymi, to z dużym prawdopodobieństwem cały spory obszar tej relacji będzie dla osoby dojrzałej na tyle gratyfikujący, że będzie przez długi czas albo momentami bardzo szczęśliwa. Ja myślę, że w ogóle takie założenie, że może być zawsze miło, tak? Czy może być jakoś, już jest założeniem, które zamyka dojrzałą przestrzeń. Bo w dojrzałej przestrzeni jesteśmy ciekawi, jesteśmy zainteresowani. Czyli patrzymy, zakładamy, że to jest otwarte, tak? Że drugi człowiek jest żywy, my jesteśmy żywi, że cały czas wszystko się zmienia, że to nie jest tak, że to jest konstans i tę stałość podtrzymujemy, bo jesteśmy w jakiejś określonej jakości. Jakością może być sposób komunikacji. To jest, myślę sobie, najłatwiejsze na dojrzałym poziomie, bo oboje partnerzy chcą siebie usłyszeć, zrozumieć, poznać. Natomiast w tych pozostałych przestrzeniach no to bywa różnie. Na rozmytym poziomie osoba nie jest w stanie słuchać, znaczy słucha, ale nie rozumie, o co chodzi. Nie rozumie, o co chodzi w odrębności przeżycia partnera. I to nie rozumie, bo intelektualnie nie jest w stanie, wręcz przeciwnie, tylko nie jest w stanie doświadczyć tej różnorodności, czyli nie oddziela się od świata partnera. W związku z tym nie rozumie, z jakiego powodu ma do niej pretensje. Ale myślę, że chciałabym tutaj bardziej nie oddziela się od świata partnera. Może jakiś przykład, jakiś taki z życia, żeby to łatwiej jakby wytłumaczyć i pokazać? W rozmytej przestrzeni partner służy do uszczęśliwiania mnie. Wszystko. Czyli ja nie odróżniam się od partnera. To nie jest tak, że jesteśmy dwojgiem ludzi, którzy się decydują na budowanie czegoś razem, tylko jesteśmy, w moim przekonaniu, jeżeli jestem w rozmytej przestrzeni, partner ma mi zapewnić poczucie wyjątkowości, atencję, zainteresowanie. No i to, żebym ja się dobrze czuła. Za bardzo nie wiem, jak on ma to zrobić, bo on ma się tego domyślać, on ma to wiedzieć. Więc we mnie nie powstaje takie myślenie, czy taka aktywność, która by spowodowała, że ja się zaczynam zastanawiać, jak powiedzieć to partnerowi, że czegoś potrzebuję, a widzę, że to nie działa. To już jest możliwe w egocentrycznym polu, bo mamy tożsamość i możemy się na sobie oprzeć. I to nieoddzielenie się polega właśnie na tym, że ja jestem jakby poprzez tego partnera,
a nie jestem odrębną osobą, która żyje z człowiekiem po drugiej stronie. Staje się, ja się staję dzięki temu, że jestem w partnerstwie. Skąd pojawia się w nas, no bo we mnie się to pojawia, no nie ukrywam, że pojawia się bardzo to egocentryczne ocenianie, że coś jest lepsze, coś jest, tylko to może wynikać, że my sobie od razu możemy zakładać, że ta relacja na poziomie dojrzałym, jeżeli są dwie dojrzałe osoby, że ona będzie lepsza, że będzie lepszej jakości. Ja co wiem, o co pytasz, czyli pytasz mnie o to, czy dlaczego myślimy, że w dojrzałej przestrzeni jakość relacji będzie lepsza. Że oceniamy ją, że oceniamy właśnie, że ta relacja, właśnie jeżeli mamy dwie osoby na poziomie dojrzałym, że ona będzie lepsza. We mnie się pojawia właśnie ta lepsza, ta czyli? Lepsza, że ona da mi właśnie więcej satysfakcji, więcej spełnienia, więcej szczęścia. Właśnie też to, że właśnie będziemy siebie widzieć, słyszeć nawzajem, że to jakby ja pozycjonuję jako lepsze, lepszej jakości. Być może dlatego, tak przyszło mi do głowy, nie wiem, czy tak jest do końca, ale być może dlatego, że z poziomu egocentryzmu, że ja wiem, jaka by była fajna ta relacja, myślimy sobie, że będzie lepsza o ten poziom egocentrycznej gratyfikacji, czyli tego, że jak już będziemy na dojrzałym, no to zaspokojanie moich potrzeb już będzie po prostu super. I to jest to złudzenie, któremu ulegamy, ponieważ w dojrzałej przestrzeni nie zawsze. Wiemy, że to jest niemożliwe, że partner jest równoważny i że czasem te potrzeby się momentami czy w określonych okolicznościach, one się tak, no nie jest to możliwe po prostu. Że mogą się nie zazębić gdzieś, prawda? Że może nie być tego wspólnego pragnienia, żeby akurat w tym kierunku pójść, to zrobić, akurat w tej tego chwili zasmakować. Jest to pełna akceptacja. Więc myślę sobie, że ta relacja właśnie dwóch osób, które są na poziomie dojrzałym, ona nie jest tak do końca taką łatwą relacją. Patrząc z egocentrycznie, z takiego z powodu, wchodząc w relację po to, żeby miała zaspokojone wszystkie potrzeby, na dojrzałym poziomie to może być trudne, dlatego że się stajemy wobec świadomości, że jest to niemożliwe. Nie, że nie jest możliwe zrealizowanie tego dziecięcego wyobrażenia. I żyli długo i szczęśliwie. Takie, myślę, że to kulturowy też taki przekaz, że nie ma takiej edukacji w tym, w jaki sposób budować relacje, czy w jaki sposób one są realnie możliwe do rozwijania, czy do budowania, do dbałości o jakość i tak dalej, że nie ma takiej edukacji. Są jakieś hasła, są, najczęściej to są hasła właśnie takie życzeniowe. Zrobisz to, będzie tak, będziemy szczęśliwi i tak dalej. Czyli zostajemy na poziomie bajek w wieku przedszkolnego. Czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o budowanie relacji, bo teraz już mi się w ogóle wszystko posypało, że tak powiem, to moje pytania, bo tak myślę sobie, że tak, że to jest jakby te pytania, one się biorą z tego, że właśnie gdzieś kulturowo jest właśnie ta taka w nas tęsknota, że właśnie chcielibyśmy, żeby ta relacja właśnie długoterminowa, tak, żeby ona trwała długo, żebyśmy byli z kimś wiele lat, żeby to była właśnie relacja z tym jednym partnerem i żeby ona nam dawała szczęście, spełnienie na każdym jakby poziomie, prawda? I w każdym momencie. I w każdym momencie życia, tak. I to jest złudne, bo to jest jakiś schemat, który my sobie próbujemy do tego schematu się wpisać. Tak. Czyli tak naprawdę, tak teraz myślę, że z takiego dojrzałego poziomu to, czego moglibyśmy sobie życzyć, to jedynie właśnie bycia w prawdzie takiej, żeby podążać za tym, co jest tu i teraz, co się dzieje i sprawdzać, gdzie jest partner i właśnie czy się w tym potrafimy razem odnaleźć, żebyśmy każdy z nas, żeby czerpał na swój sposób z tego przyjemność, nie wiem. I koniec tematu, naprawdę. Nie wiem, czy to tak... To bardzo piękna refleksja. I teraz tak właśnie sobie myślę, czy my jesteśmy w stanie
jeżeli właśnie widzimy, odnajdujemy się i widzimy, że no to tutaj bardzo dużo właśnie funkcjonuje z poziomu rozmytego. Mm-hmm. Albo widzę, że tak dużo we mnie jest tej egocentrycznego poziomu, no bo nie oszukujmy się, no ja w sobie widzę dużo tych elementów, chociażby nawet to ocenianie to też. Przez to mam. Tak, więc to jest, faktycznie widzę, że to jest bardzo płynne i to jest tak, że to się przenika. Czy jest jakiś sposób, jakaś możliwość, żebyśmy mogli właśnie, no i nie wiem jak to nazwać, wchodzić na ten poziom dojrzały, czy stawać się bardziej dojrzałym, może tak, stawać się bardziej dojrzałym. Czy są jakieś sposoby, jakieś możliwości, żeby właśnie do tej prawdy coraz bardziej się zbliżać, do tej prawdziwej relacji, bo może to jest ta taka prawdziwa tęsknota w nas, budowanie prawdziwych relacji, a nie właśnie relacji z jakiegoś poziomu. Bardzo piękna refleksja. To tak na teraz, na tu i teraz. I chyba najpiękniejsze refleksje przychodzą na tu i teraz. Czy jest jakiś sposób na to, jakaś możliwość, nie wiem, może sposób, bo znów chcielibyśmy jakąś receptę i tak w trzech krokach, jak się tam dostać, ale co możemy zrobić, żeby się zbliżyć do tego, żeby właśnie w tej prawdzie żyć? No, być uważnym na swoją prawdę. Na tyle, na ile jesteśmy ze sobą uczciwi, autentyczni i na ile ciekawi tego, że jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy uczciwi i otwarci, to czy tak na pewno jest? Czyli tak naprawdę dbałość o własny poziom świadomości w momentach, kiedy jest dla nas ważne, czy borykamy się z jakimś kłopotem, żeby sięgnąć do tej świadomości, do tej wiedzy, do tej świadomości i sprawdzić, zweryfikować swoją postawę. I w tym momencie, moim zdaniem, to jest ta furtka do przejścia do innej jakości w każdym poziomie, niezależnie od tego, na jakim poziomie relacja funkcjonuje. I myślisz, że każdy ma tą możliwość, ten potencjał, żeby przejść przez te poziomy i żeby właśnie zacząć żyć w prawdzie, być gotowym na to, żeby w tej prawdzie żyć? Nie wiem tego. Nie wiem, nie chciałabym tego oceniać jako, czy ma potencjał, tylko czy naprawdę z głębi duszy chce, bo ja myślę, że taka żywa, autentyczna motywacja do tego, że naprawdę chce coś zmienić i nie jest to taki pomysł, że jak zmienię to, będę miała inne zyski z tego, czyli nie tędy, tak? Czyli nie mówię o tej takiej... Posunięcie taktyczne. Tak. Strategii, tylko rzeczywiście wewnętrznej, głębokiej potrzeby, to myślę, że wiele dobrego można zrobić dla siebie i dla relacji. Najbardziej poprzez podążanie za swoją prawdą. Tak. Patrzeniem się, co naprawdę się we mnie dzieje, co ja naprawdę czuję, czego naprawdę chcę, czego pragnę. Tak. No to teraz pytanie, nie wiem, czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie, ale właśnie czy dlaczego właśnie wolimy tkwić w tym tabu, że jest nam łatwiej być w tym tabu, że właśnie spychać te nasze ciemne strony i to wszystko właśnie iść do tabu, właśnie, a nie stawać do prawdy. Czy jest jakaś odpowiedź na to? Znaczy z mojej perspektywy... My jako ludzie generalnie. Moim zdaniem to jest brak doświadczenia jakości poziomu dojrzałego. Czyli my, będąc trzymanie się tabu, jest takie uporczywe czy niezmienialne, brak motywacji do tego, żeby wychodzić poza strefę komfortu, czy żeby rzeczywiście rezygnować z korzyści, to jest poziom albo rozmyty, bo tam te korzyści, czy ta zewnętrzna struktura daje nam poczucie bezpieczeństwa. W egocentryzmie jest podobnie, czyli mamy tutaj jasne reguły i nie musimy się specjalnie narażać na to, że się destabilizujemy. To jest jedna przyczyna, a druga to jest właśnie to, że nie wiemy, jak to jest, że sobie wyobrażamy egocentrycznie, jak to będzie na tym dojrzałym poziomie i nie wiemy, jaki rodzaj jakości to daje.
bo jakość, której doświadczamy w dojrzałym poziomie, jest nijak nieporównywalna do tych egocentrycznych korzyści, do tego zmagania się i wiecznej walki. Także w tym obszarze myślę, że to te dwie rzeczy nam przeszkadzają w wychodzeniu do szukania czegoś, czego nie znamy. Czyli jest nie wiemy, co to jest. Czyli jest nieporównywalna. W moim poczuciu tak. Z tym, że nie można nazywać tego, że ona jest lepsza. Tak. Po prostu jest nieporównywalna. Coś tracimy, czyli złudzenie wpływu, złudzenie tego, że może być jakoś tak, jakbyśmy chcieli, że świat może się kręcić wokół naszych potrzeb i tyle. Na rzecz wewnętrznej takiej stabilności, jakości i zdolności do cieszenia się naprawdę zwykłymi rzeczami. Tam nie ma potrzeby generowania fajerwerków. No to jeżeli jest nieporównywalna, to jaka jest relacja właśnie na poziomie dojrzałym? Prawdziwa, autentyczna i otwarta. Nie ma żadnego musu i żadnego pomysłu. Znaczy żadnego, to oczywiście realnie nie jest możliwe, bo zawsze jakieś tam wyobrażenia mamy, bo każdy z nas jednak no, chce zaspokajać swoje potrzeby, więc też nie chciałabym tego tak teoretycznie naznaczyć, tak? Ale mamy, wiemy, że ta relacja może w każdej chwili się zmienić, że ona się zmienia, ewoluuje i że od naszej inwestycji i od inwestycji partnera zależy to, jaką jakość wspólnie zbudujemy. I właśnie tak zastanawiam się, że jeżeli ta relacja trwa długi czas, to myślę sobie, że tym bardziej właśnie bycie w prawdzie przez tak długi czas już w ogóle wyzwala bardzo dużo po drodze wyzwań, prawda? No bo dużo wyzwań, się... ale też buduje intymność. Bo bycie w otwartości z drugim człowiekiem buduje relacje, buduje więź, na której te wszystkie różnice i te różne fluktuacje, które się pojawiają w życiu na skutek różnych okoliczności, są właśnie do, jak to nazywałaś, przetrwania, czy do, że ta więź jest silniejsza wtedy od tych wszystkich zewnętrznych zakłóceń, które mogłyby po prostu rozbić czy zniszczyć relacje zewnętrznych i wewnętrznych, bo one są tak naprawdę wspólne też z naszym. A czy mogłabym prosić Ciebie o to, żebyś opowiedziała mi, czym jest intymność? Jak Ty to widzisz właśnie? Czym ona jest? Bo jeżeli ona się pojawia w tej właśnie długotrwałej relacji, to czym ona jest? Podejrzewam, że też ta definicja, każdy może ją inaczej definiować. W dojrzałej relacji intymność to jest zdolność do bycia obecnym, obecną w kontakcie z drugim człowiekiem, pełnej otwartości. I to dotyczy wielu sfer, na pewno sfery intymności takiej fizycznej, ale też obecności w obliczu emocji, uczuć, które się pojawiają, patrzenia na odmienne potrzeby partnera i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko się sprowadza do tej jakości, którą możemy mieć, będąc ze sobą no, prawdziwym, tak, autentycznym, czy bez tabu, bez wykluczonych obszarów. Myślę, że właśnie jakby tak kulturowo, tak z tego, co gdzieś ja rozmawiając z ludźmi w ogóle, kiedy się wspomina o intymności, to głównie sobie to kojarzymy tylko ze strefą seksualną, ze sferą seksualną. Tak potocznie, tak się tak rozumie. Natomiast to w jaki sposób Ty określiłaś intymność, właśnie takie bycie obecnym w prawdzie i prawdy, w prawdzie tego drugiego człowieka i w mojej prawdzie. Wydaje mi się to tak trudne. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, myślę, że w ogóle bycie obecnym, gdzie bardzo często jest tak, że my po prostu przelatujemy gdzieś i spotykamy się z kimś, ale tak naprawdę nawet nie zatrzymaliśmy się na spotkaniu z tą osobą. A co dopiero właśnie z partnerem, kiedy jesteśmy, mieszkamy ze sobą, jesteśmy ze sobą przez wiele lat. Takie właśnie faktycznie bycie obecnym, myślę, że tak, to zaczyna mi się jakby tutaj wyłaniać to słowo intymność, że to jest coś
pięknego. I teraz znów myślę, że to jest to, za czym my tęsknimy. To jest... Myślę, że tak. Tak, bo w byciu obecnym, czy w doświadczeniu tej intymności jest pełnia. Nie ma właściwie żadnego braku. I właśnie teraz mi się przypomniało zdanie przepiękne, które kiedyś usłyszałam na wykładzie Aleksandra Porej-Żakieja. I on właśnie powiedział, że atrakcyjność to jest bycie uważnym. Kiedy jestem uważny na drugą osobę, to dla niej jestem atrakcyjny, bo ona mówi, że, no, że czuje, że ta osoba dla mnie jest atrakcyjna, dlatego że ona dała mi uwagę. No, to dla mnie było zdanie, które bardzo dużo dało do zrozumienia, że faktycznie czym tak naprawdę, co nas tak naprawdę przyciąga do drugiej osoby. I tutaj znów ta obecność się kłania, więc to jest tak. Piękne. A miłość, bo też mówi się, że w związku musi być miłość, właśnie pożądanie, namiętność, że musi być jakiś właśnie pociąg seksualny. No musi. Fajnie by było, gdyby to między dwojgiem ludzi zaistniało, tak właśnie w tej relacji też długoterminowej. No, miłość też w różnej przestrzeni świadomości nazywamy co innego miłością. W przestrzeni rozmytości będziemy nazywać miłością uwielbienie, tak, którego doświadczamy, albo którym obdarzamy kogoś, czyli taki poziom upojenia, zakochania, coś w tym rodzaju. Na egocentrycznym poziomie będziemy kochać kogoś, kto zaspokaja nasze potrzeby tak, jak potrzebujemy, czyli właściwie ona, miłość na... Miłości na poziomie egocentrycznym doświadczamy wybiórcze, warunkowo, może tak, czyli warunkiem do tego, żebym cię kochała, żeby doświadczała miłości, jest to, że dajesz mi to, czego potrzebuję. No i dopiero oczywiście na dojrzałym, ja to teoretycznie różnicuję, oczywiście w każdej przestrzeni możemy, mamy stany obecności, mamy stany tej miłości tak zwanej bezwarunkowej, czyli w stanie obecności można powiedzieć, że kochamy. Nie jest to jakieś euforyczne uczucie, ale jakość, za którą tęsknimy. Natomiast to, o co pytasz, czyli o sferę seksu, czy takiej satysfakcji w tym obszarze, myślę, że w partnerstwie, patrząc na swoje doświadczenie zawodowe, myślę, że to jest baza. Udane pożycie w sferze seksualnej jest bardzo silnym spoiwem partnerów, ponieważ w tej sferze ta intymność następuje jakby poza świadomymi pomysłami na to. Ona po prostu się tak dzieje, więc jeżeli jest i udaje się dbać o tę sferę w taki konstruktywny sposób, to na pewno jest istotne. Aczkolwiek od razu mi się nasunęło mi się teraz kiedyś, teraz nie będę potrafiła nawet przytoczyć tych badań, na które się natknęłam, ale że właśnie wzrasta jakiś tam procent kobiet, które właśnie nie posiadają satysfakcji z życia seksualnego, ponieważ są tak bardzo sfokusowane na tym, jak wyglądają w trakcie, na rozmyślaniu o tym, jakby całym kształcie siebie, jaka ona ma być w tym momencie i nie potrafi być tu i teraz, bo cały czas jakby rozmyśla o tym, że to może coś jest nie tak, może tutaj źle wygląda przed partnerem i jakby właśnie czy tego typu zbliżenia mogą być wiążące, bo myślę, że to nie daje żadnej intymności, że to jakby nie wzmacnia intymności w nas, nie buduje jej. Czy trudno mi powiedzieć, bo nie mam wiedzy na ten temat, jak to jest i w jakich obszarach. Teoretycznie mogę się do tego odnieść w taki sposób, że wydaje mi się, że skupienie się na czymś innym niż na doświadczaniu kontaktu z partnerem, no, jest byciem jakby gdzie indziej. Może na jakimś poziomie bliskości, który się rodzi siłą rzeczy w tym obszarze, może to dawać jakiś kawałeczek tego wspólnego doświadczania intymności. Natomiast to zależy od proporcji. Natomiast myślę, że
że w ogóle wizerunek czy myślenie o sobie, że powinnam być jakaś, jest już pomysłem z egocentrycznego czy z rozmytego poziomu, dzięki któremu ja nie muszę być taka, jaka jestem. Tak? Czyli mogę wykluczyć wszystkie te niechciane własne aspekty. Znów tabu się kłania. W jednej rozmowie, która była też na temat relacji długoterminowych, padło takie zdanie, że tak naprawdę relacja krótkoterminowa jest dlatego, jakby z racji samej tej nazwy, dlatego, że coś nie zagrało, coś się nie udało i dlatego ta relacja się kończy, prawda? Mhm. Czy jest jakiś sposób, jakaś możliwość, coś, nad czym możemy pracować, co możemy w sobie, nie wiem, doskonalić, zmieniać, żeby relacja przetrwała długi czas? I znów właśnie zastanawiam się, bo przyłapałam się na tej myśli, że to znów może być ta myśl, że ja sobie wyobrażam, że relacja powinna być długoterminowa. I to jest no wszystko na ten temat. Bo mówię, po prostu jakiekolwiek pytanie od razu. Bardzo się cieszę. No ale to jest... W ogóle nie ma sensu pytać. Nie ma sensu pytać. No ale... Gdybyś nie zadała pytania, to byś nie usłyszała odpowiedzi. Chyba przebywanie z tobą też jest taką jakąś aura, nie wiem jak to nazwać, że to po prostu powoduje, że człowiek staje do pionu i zaczyna myśleć jakoś, nie wiem, że zaczyna to czuć, odczuwać, że tak się pojawia. Z twojej perspektywy faktycznie jakby, kiedy opowiadasz o tym, to tak naprawdę nie ma złych relacji, my je tylko oceniamy, że one są złe. Że one są gorsze, że relacja, kiedy są osoby z poziomu rozmytego, czy tam z poziomu egocentrycznego, że one są gorsze, to my je tylko tak oceniamy. To jest poziom egocentrycznej arogancji. Relacje są takie, jakie mogą być najlepsze na ten moment. Niektóre mają potencjał do tego, żeby się rozwijać, a niektóre mają słabszy potencjał. Właśnie, to może właśnie to będzie ciekawe pytanie. Czym tak naprawdę jest relacja i czemu relacja ma służyć? Co ona ma nam dawać? Jakakolwiek relacja, czy to ma być relacja partnerska, czy przyjaźń, relacja koleżeńska, współpraca. Co one mają wnosić do naszego życia? I to co nam dają relacje? Bo właśnie może my źle je definiujemy i stąd mamy cały czas oczekiwania i wyobrażenia na ich temat. Myślę, że skupiając się na tym, że wiemy, jak życie powinno wyglądać, czyli co się w tym życiu powinno wydarzać i w jakim celu, no, jesteśmy w egocentryzmie. Ta przestrzeń jest czymś, co zawsze nas sfrustruje, ponieważ życie się dzieje cały czas. Jeśli chodzi o relacje, to no, z racji zawodu, który wykonuję od wielu lat, mogę powiedzieć, że na nieświadomym poziomie my się spotykamy, czy wybieramy takich partnerów, którzy mają podobne rany, czyli temat tabu. Czyli to, co uważamy za tabu w swojej historii i w swoim doświadczeniu, spowoduje, że wybierzemy partnera, który ma to samo ukryte tabu. I patrząc z tej perspektywy, czyli na przykład, jeżeli ja wykluczyłam ze swojej świadomości i odczuwania fakt, że byłam odrzucona, czy byłam upokorzona, to z dużym prawdopodobieństwem wybiorę partnera, który zafunduje mi to samo doświadczenie. A mój partner wybierze mnie w zgodzie z podobną historią. Czyli to jest ta przyczyna przyciągania. To się dzieje nieświadomie, czyli nie mamy wpływu na to, że wybierzemy takiego, a nie innego partnera. I w tym momencie mamy szansę, spotykając się ze sobą uczciwie, czyli zaprzestając zakłamania, popatrzeć na to, czego ja w sobie nie chciałam, czy nie akceptuję, co bym chciała wyeliminować, schować i wykluczyć.
i życie zmusza mnie do tego, żebym to przyjęła z akceptacją. Tak? Czyli ten fakt, że mam w sobie, czy mam na swojej historii życia takie doświadczenie, jest na tyle ważny, że unieważnianie go powoduje, że zamykając, spycham do podświadomości i przyciągam partnera, który mi o tym przypomni. A ja przypomnę jemu. I w tym sensie znaczenie czy wartość relacji, zwłaszcza tych bliskich, bo im bliższa relacja, tym silniejsze te konfrontacje z nieświadomymi, wykluczonymi obszarami, tym większa szansa na to, żebyśmy mogli być w przepływie życia, żebyśmy zaakceptowali siebie w pełni, czyli kochali się, tak? Bezwarunkowo, czyli mieli w sobie poczucie zgody na wszystko i wówczas otwiera się przestrzeń do tego, żeby te relacje, żeby relacja, która się pojawi, czy z tej relacji, która jest, tak, jeżeli uda się rzeczywiście przejść przez te blokady wewnętrzne, może ujrzeć nową jakość. I czy to jest tak, że mamy jakąś jedną blokadę, czy możemy mieć wiele blokad? Całe mnóstwo. Całe mnóstwo. I to jest tak, że w trakcie trwania życia ujawniają nam się, pokazują nam się następne. No, trzeba w życiu coś robić. Ciągła praca nad sobą. A tak się zastanawiam właśnie, bo jeżeli nic nie robimy z tym, czyli jeżeli wciąż jakby ta rana w nas jest i my nie uświadamiamy sobie nawet tego, jakby nawet na tyle jest to dla nas bolesne, że my nie chcemy się z tym skonfrontować, to czy wówczas ta relacja ma szansę na to, żeby trwać, żeby to była relacja szczęśliwa dla nas? To zależy, czy wciąż będziemy szczęście. Ja myślę sobie tak, że jesteśmy różni i potrzeby też mamy różne. Dla niektórych osób wystarczy, że jest relacja w miarę stabilna i to już jest, to już daje poczucie szczęścia. Dla innych ludzi wartość intymności czy tej bliskości jest na tyle istotna, że nie trzymają tylko w takim status quo. No? Powierzchownym poziomie. W związku z tym nie ma jasnej odpowiedzi. Dla niektórych tak, dla niektórych nie. Ta jakość życia też jest czymś, co jest dla jednego czymś innym. Dla każdego człowieka czymś innym. To zależy od wielu czynników, jak ładnie powiedziałaś, tak. Czy możesz przytoczyć jakiś przykład z życia, jakiś, nie wiem, powiedzmy w swojej praktyce? Czy miałabyś jakiś taki przykład, żeby powiedzieć właśnie, w jaki sposób my się potrafimy dobierać właśnie tymi ranami, żeby to pokazać, jak jedna strona, jak druga strona, jakiś wymyślony nawet przykład, żeby to zobrazować, żeby też słuchacze mogli to dokładnie zrozumieć, na czym to polega, bo myślę, że to jest faktycznie trudne do zobaczenia w sobie, bo jest to czasami bolesne i nieraz jak wysłuchamy, to może nam się coś odezwać, żebyśmy mogli zobaczyć, że wow, może faktycznie to jest to i może warto coś z tym zrobić. To jest obszerny temat, który zresztą będziemy sobie omawiać w ramach kursu. W zależności od rodzaju rany, my miłość rozumiemy w określony sposób. Czyli na przykład, jeżeli moja historia w dzieciństwie jest taka, że moja mama rozchorowała się i przestała się mną zajmować, to w moim wyobrażeniu w dorosłym życiu pojawił się pomysł, że dla mnie miłość będzie się materializowała w tym, że dostanę opiekę i poczucie bezpieczeństwa. Czyli albo może się materializować w taki sposób, że ja będę się opiekować i dawać poczucie bezpieczeństwa. Bo i teraz partnerzy z tą samą raną, czyli na przykład z tym porzuceniem, tak się nazywa, czyli mama się rozchorowała, mama odeszła, mama umarła, tak? Mama była, no, po prostu z jakichś powodów ta więź została zerwana. W tym momencie jeden z partnerów szuka opiekuna, czyli ciągle sobie nie radzi, ciągle ma problemy. A drugi z partnerów bardzo chętnie mu pomoże. Zaopiekuje się. Zaopiekuje się. Zaopiekuje się.
przy każdej z tych ran autor tego opracowania o koruzjach, tak myślę, to Jerzy Gwili, opisał cztery rany i cztery rodzaje koruzji i ich kombinacje. Cztery rany, czyli opuszczenie, czyli brak reakcji emocjonalnej na dziecko ze strony mamy czy rodziców, odrzucenie, czyli zerwana więź, nadużycie, upokorzenie, czyli takie przekraczanie granic, nadmierna kontrola, czy wykorzystanie emocjonalne, ewentualnie przekroczenie intymnej sfery dziecka i uwiedzenie, czyli wygrana rywalizacja z rodzicem tej samej płci. I to są cztery rodzaje uwikłań, które wchodzimy świadomie, rozumiejąc, że miłość to jest właśnie ta. I potem poznamy, czy rzeczywiście wchodzimy w relacje na dojrzałym poziomie, czy próbujemy znaleźć plaster na naszą wewnętrzną głęboką. Czy jest możliwość z takiej relacji, która właśnie na tym poziomie podświadomym przyciągnęliśmy tego partnera, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to jest właśnie plaster na naszą ranę. Czy w momencie, kiedy zaczynamy wychodzić z tego, bo widzimy to, czy ta relacja ma szansę, ma jakieś rokowania na to, żeby była udana? Oczywiście każda relacja ma rokowania i ma szansę. Jakość jest możliwa taka, jaka jest, w zależności od wielu czynników, jak to ładnie zauważyłaś. I myślę, że warto patrzeć na to, co jest możliwe i ulokować wartość w tym, a nie wyobrażać sobie, że powinno być inaczej i żyć w nieustającej frustracji. To nie ma sensu. Także myślę sobie, że moim zdaniem wszystkie bliższe relacje są oparte na tych koluzyjnych, większych albo mniejszych uwikłaniach. Czyli coś sobie, wchodząc w taką relację z tego klucza, a wszyscy to robimy, wchodzimy wykluczając cały obszar. Czyli wybierając partnera, myślimy, o, to będzie ta osoba, która właśnie sprawi, że będę szczęśliwa w tym aspekcie, w aspekcie tej rany. Gdzie ta cała romantyczna miłość, że to jest miłość od pierwszego wyjrzenia, spojrzeliśmy na siebie i ta właśnie, o, magia, iskry i to wszystko, że jakby za tym stoi tak naprawdę gdzieś jakieś podświadome... Bo to jest właśnie ta magia, to spotkanie się w tym obszarze tej prawdy o sobie, która chce się ujawnić. I czy jest możliwe, że właśnie odkrywamy jedną ranę, jakby tutaj związek przetrwał, tak. Jakby oboje zobaczyliśmy to w sobie i później jakby następuje kolejna jakaś, później kolejna, że to tak może być? Może tak być. No to faktycznie nie ma nudów. Nie ma. I to jest faktycznie to dobre, nie ma nudów. Wow. I czy to jest też tak, że te relacje, które tworzymy, nie wiem, ze znajomymi, z przyjaciółmi, zawodowe relacje, one będą nam dopełniać, czy dodatkowo jeszcze pokazywać ten jakiś konkretny aspekt, na jakiej zasadzie to, nie wiem, czy ja tak dobrze tutaj w dobrą stronę idę, ale czy to tak może być, że to jeszcze nam bardziej będzie uwypuklało to, żebyśmy, no zobacz, jeszcze tu damy ci przyjaciółkę, która ci to jeszcze bardziej pokaże, a tu może jakiegoś partnera w biznesie, który ci to pokaże jeszcze bardziej, jeżeli my czegoś nie dostrzegamy. Myślę, że relacje są różne. Niektóre dopełniają, czyli pomagają utrzymać ten plaster w tym obszarze, a niektóre po prostu nas z tego wytrącają. Wow, to jeszcze tak, żeby tak namącić. Żeby też się pocieszyć życiem w takim zwyczajnym byciu czy wyobrażeniu, że to... Że już jest wszystko posprzątane. Teraz mi się tego pojawia właśnie taka myśl. To w takim razie na czym się jakby skupić? Może nie skoncentrować, po prostu skupić jakby na co być uważnym, żeby te relacje
dawały nam szczęście i jakby, no bo też myślę sobie, że nie ma sensu cały czas myśleć o tym też, to z jakiej to rany może wynikać, że jestem w tej relacji, czy coś, że życie mi to przynosi, to też bez sensu, bo właśnie to, o czym mówiłaś, powinniśmy być szczęśliwi po prostu, żeby się cieszyć życiem i żyć tutaj, ale właśnie tak myślę sobie, co robić, na czym się sfokusować, na czym skupić tą uwagę, żeby właśnie to życie dawało nam jak największą jakość, najlepszą jakość dla nas. Przyszło mi do głowy, że można by się skupić na tym samym, na czym skupia się żeglarz, jeżeli wypływa w morze. Na bieżącej reakcji na sytuacje, które się zdarzają. Czyli jeżeli jest piękna pogoda, to się skupiamy na tym, żeby się cieszyć i zrelaksować, tak? Zachwycać przyrodą i tym, że życie płynie. Jeżeli powstaje jakieś zawirowanie, jakaś burza, no to trzeba reagować, żeby rzeczywiście zrozumieć, co się dzieje i znaleźć sposób, żeby wyprowadzić łódź z tego zawirowania. No i tyle. Myślę sobie, że myślenie, że coś można zrobić na zapas, albo że profilaktycznie można zaplanować i potem zrealizować, z całym szacunkiem do tego, że pewne rzeczy po prostu trzeba zrobić, tak? Czy warto zrobić. Ale wewnętrznie to, co się pojawia do przeżycia, myślę sobie, że bez zaangażowania w to, bez przyjęcia tego i zareagowania, tak jak w tej burzy na morzu, myślę sobie, że nie ma możliwości przeżywania życia w autentyczny sposób, autentyczny, a co za tym idzie prawdziwy i tworzenie relacji, które są oparte na tej intymności, przynajmniej w takich proporcjach, które nam wystarczają do tego, żeby, odnosząc się do tematu naszej rozmowy, żeby ta relacja mogła być długoterminowa i żywa. I nie ma możliwości wypłynąć na morze, objechać czy opłynąć całej kuli ziemskiej i cały czas w słoneczku i przyjemnej atmosferze. Nie jest to możliwe. No, nie jest to możliwe. I też nie jest możliwe kontrolować wszystko dookoła, co się dzieje, bo nie mamy wpływu, co się będzie działo. No, kontrolować możemy, chociaż to jest wysiłek, który czasami bywa. Piękny przykład. Dziękuję Ci bardzo. To już mam jakąś taką wskazówkę, żeby właśnie być uważnym na siebie tu i teraz, i na wszystko to, co się dzieje. Nie planować, pozbyć się tych wszystkich wizji i kształtu, jak to ma wyglądać i że ma być długoterminowe czy krótkoterminowe, ile ma trwać, po prostu jakby niech to jest żywe. Chociaż ja myślę sobie, że nie da rady się pozbyć tych wizji, nie da rady się pozbyć tych oczekiwań. Także też przywiązanie do tego, że teraz coś musisz się pozbyć, też nie jest niczym dobrym. Łapać się w tych miejscach, w których zaczyna ci to przeszkadzać. Bo też jakiś kierunek, myślę sobie, też jest ważny. Bo jeżeli wynika z twojego, swojej głębokiej potrzeby, więc warto to szanować. I temu ufać. Wow, ale dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest to bardzo wartościowa rozmowa i myślę, że mi też bardzo dużo wniosła. I pokazała. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Jolu, za niesamowicie cenną rozmowę, za Twoje obiektywne i bardzo subtelne podejście do relacji oraz spojrzenie na nie z perspektywy dojrzałego poziomu świadomości. Tobie, słuchaczu, dziękuję za wysłuchanie wywiadu. Jeśli pragniesz się nim podzielić ze znajomymi, zachęcam Cię do tego oraz do zasubskrybowania kanału Jedność jest Siłą. Agnieszka Tomczuk. Do usłyszenia.